Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, szwedzka Królewska Akademia Nauk przyznała milion dolarów za laurę dla dwóch ekonomistów, dwóch naukowców ekonomicznych w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. No milion za laurę. To nie, to taki film był. Milion w totolotka. No to też spora forsa. Milion dolarów, no tam milion sto tysięcy, bo to jest 10 milionów koron, to jest właśnie mniej więcej milion sto tysięcy, tam 9 koron na dolara wychodzi. No i dostali tą Nagrodę Nobla. Oni pracują, dwóch profesorów na Uniwersytecie Stanford, mieszkają w Palo Alto. No jest to ciekawa, dosyć niskie miasto uniwersyteckie. Jeżeli tam będziecie, no to polecam. byłem tam lata temu. No i właśnie dostał 83-letni Robert Wilson i 72-letni Paul Milgrom. Za co dostali? No, doszli do wniosku, że lepiej jak zrobić pieniądze? Kupić tanio i sprzedać drogo. A nie, to moje porady są jak zarobić pieniądze na giełdzie. No ale to każdego porady są takie, kupić tanio, sprzedać drogo. No oni powiedzieli, że państwowe dobra, czyli dobra podatnika, no to nie ma co rozdawać, tylko trzeba w zasadzie sprzedać dobrze. No to też każdy normalny może to powiedzieć, tak? A oni dostają milion za takie porady. No ale takie porady właśnie w latach 60-tych, 70-tych oni działali nad akcjami. Akcje to w Ameryce były od setek lat. Akcje nawet były do tej pory są nieustannie na nawet podstawowe jakieś produkty rolne, nierolne. Jak się popatrzy na Wall Street, w gazetach, no to tam widać, ile kosztuje dzisiaj rąbanka, ile tona żyta, ile kilogram złota i tak dalej, i tak dalej. Także tam te wszystkie te commodity, czyli te produkty, no to są akcje, to oni kupują na bieżąco, jest sprzedający, jest kupujący, to są akcje. Są też jakieś opcje przyszłościowe, no ale dużo ludzi jest zaznajomionych z akcjami na eBayu. Ktoś przychodzi, ma do wystawienia, inni przychodzą, się tam przebijają. No i teraz kwestia taka była w latach 1990 w Ameryce. Rząd federalny, czyli ten FCC, czyli Federal Communication Commission, doszli do wniosku, że trzeba zarobić jakieś pieniądze. No, nie ma co oddawać. Jest tak zwane spektrum radiowe. No, te spektrum radiowe, no to wszystko to, co w częstotliwości, które latają gdzieś tam w przestrzeni. Mikrofalówka, które podgrzewa kanapki, też to są częstotliwości radiowe. Komunikacja z satelitami, z rakietami, to też jest wszystko radiowe, Wi-Fi, no to wszystko to są pewne częstotliwości. No różne częstotliwości wymagają różnych długości fali i tak dalej, i tak dalej. Łodzie podwodne mają długą długość fali, także, że przechodzą tam kilometrami, ale to przez wodę się to przenosi. Mikrofalówki są bardzo króciutkie, no bo jak się popatrzy na te drzwiczki, no to właśnie tam są te takie kropeczki, no to jest ten ekran i ta fala po prostu nie przeleci tam. Mniej więcej te częstotliwości telefoniczne, no to są około centymetra, czyli jak sobie można pomyśleć, no to te fale jak tak lecą, no to ten przez mózg przechodzą kilkanaście razy. Radary też są, no ale wszystko jedno. Ten FCC, on do ich dyspozycji były te częstotliwości, które regulowały czy pozwalały na nadawanie telewizji, na nadawanie radia. No i one były rozdawane, dawane.
No i teraz jest problem, komu dawane, tak? Komu dawane? Czerwone świnie, powiedzmy, w Polsce rozszabrowały Polskę, no bo zamiast akcji na przykład takiej zrobić, żeby ktoś w Polsce dostał nagrodę Nobla $1 milion za to, że sprzedał za uczciwą cenę, powiedzmy, stocznie w Gdańsku czy w Szczecinie. Taki przypadek był pod Warszawą, fabryka kabli w Ożarowie. No i fabryka kabli w Ożarowie, czerwone świnie zamiast akcji sprzedały tą kable, sprzedały kable tam chyba za 2-3 miliony. Okazało się, że te 2-3 miliony, no to była połowa tego, co było w magazynach. Także przyszedł Francuzi przyszli, kupili całą firmę, zapłacili tam parę milionów dolarów, sprzedali to, co było w magazynach, za 2 razy więcej, wzięli wszystkie maszyny do produkcji kabli, wywieźli do Francji, wywalili na twarz pracowników, po jakimś czasie zaorali wszystko, zburzyli, no i teraz tam porobili jakieś sprawy handlowe, niehandlowe, mieszkania pobudowali. No tak, także tam by się przydało Polakom, tym czerwonym świniom, no to by się przydała taka porada właśnie aukcji, jak państwo ma dostać pieniądze, żeby podatnik płacił mniej. No bo dlaczego tak się dzieje, tak? Jeżeli odda się, to jest problem komu? Jeżeli się zrobi akcję, no to też trzeba wiedzieć, żeby nie dać wygrać temu, który da najwięcej, no bo później on, powiedzmy, wyżyłuje. Ogólnie chodzi o to, żeby podatnik nie płacił tych podatków, no bo dużo ludzi mówi, że państwo musi zrobić to, musi zrobić tamto, ale taki podstawowy problem z podatkowaniem to jest to, że jeżeli państwo weźmie tego dolara, no to społeczeństwo nie kosztuje dolara, to kosztuje, powiedzmy, $1.20 czy $2, no bo to są te koszty takiego całego tego bezwładu. I to jest i właśnie oni doszli do wniosku, że państwo nie ma co się bawić zarządzaniem tym spektrum, tylko po prostu sprzedać tym, którzy najlepiej zarobią, tak? No i muszą jakoś zarobić. No w Polsce czy w Anglii to jest ten problem, że jest abonament radiowy. I to jest właśnie ten podatek, który musi zapłacić Polak czy Anglik, zamiast po prostu oglądać programy. No, telewizja prywatna daje reklamy, telewizja państwowa daje reklamy, no i dostaje abonament, a telewizje prywatne muszą płacić te licencje. No i Też mają reklamy, tak? Także to też jest bałagan. No ale wracając do tego monopolu, który mógłby być, tak? Mógłby być, no bo z jednej strony to FCC mogłoby trzymać te wszystkie licencje i nikomu nie dawać, no albo sprzedać komuś, kto najlepiej wykorzysta. W 2017 roku te wszystkie aukcje były sprzedane, no i przesunęło to wszystko, przesunęło z tego spektrum radiowo-telewizyjnego na telefony, tak? Także jeżeli oglądacie, powiedzmy, teraz ten program YouTube'a i ten mój program na telefonie, no to właśnie można podziękować to tym dwóm ludziom, że oni sprzedali ten Milgrom i Wilson, że no, nie tyle sprzedali, co poradzili. No to już dużo wcześniej było. Był taki w 1991 roku też człowiek taki Ronald Coase, on dostał Nagrodę Nobla, ale on sugerował już akcje te rządowe, no powiedzmy, że te częstotliwości, no to jest własność narodu, czy tam narodowa, i on w 1959 już sugerował to, żeby po prostu sprzedawać ich do firm, które będą w stanie wycisnąć krew z tego kamienia.
No i tak jak wspominałem, w latach 1980-90 to się był budżet, kryzys budżetowy, no i do budżetu wpłynęło około 10 miliardów dolarów. Oni tam zaprojektowali te akcje, zobaczyli kto jak to wszystko ma działać, jak to ma być podzielone. Pieniądze, czy oni potrzebują, no zarobili na tych uniwersytetach, w sumie Stanford, no to jest renomowany uniwersytet, są tymi profesorami, w tym Palo Alto mieszkają, to jest dosyć drogie, no ale jest to też ciekawe, że oni zarobili sporo pieniędzy, bo oni doradzali też firmom, które kupowały te akcje, oni doradzali firmie Comcast to jest taka firma, ma w sumie kablowo-telefoniczna, telewizyjna i oni zaoszczędzili ponad miliard dolarów w całej tej sytuacji. No ale no, niby fachowcy. Innym proponentem był człowiek z Microsoft. No i on z Microsoft, no to on proponował, żeby to inaczej, żeby zamiast tych akcji, żeby sprzedawać to tym, którzy najbardziej są w stanie wycisnąć korzyści z tego i zapłacić wystarczająco, żeby podatnicy nie płacili, no to on proponował, żeby było to robione, żeby te spektrum to dzielić tak, jak się dzieli, powiedzmy, miasto, no bo miasto w Ameryce, no to jeżeli jest dzielnica mieszkaniowa, no to jest dzielnica mieszkaniowa. W dzielnicy mieszkaniowej, no to powiedzmy są dzielnice czy tam osiedla jednorodzinne, są działki dwurodzinne, są apartamenty, są hotele, są jakieś przemysłowe, są jakieś garażowe, są hotelowe. No i właśnie on tłumaczył, że całe to spektrum, no to państwo musi właśnie tak porobić, żeby to wszystko podzielić, że to trzeba z ludźmi tam działać, pytać się, no ale to później się prawnicy w to wciągają, ludzie się wciągają, znajomości się wciągają, politycy się wciągają, także to jest jeden wielki ogólny bałagan zamiast biznesu, który prywatna inicjatywa, która ma fachowców, tak? No bo mają menadżerów, mają inżynierów, mają dyrektorów, mają ludzi, którzy zarabiają na tym, no i patrzą się, jak na tym zarobić, no i pieniądze też wchodzą do budżetu państwa, no i nie są różne podtrzymanie tej linii telefonicznej, powiedzmy, nie potrzebuje być państwowe, tak? No bo państwo, jeżeli by się za to też wzięło, no to też nie ma żadnych chęci, żeby zarabiać, tyle tylko, że chce, żeby było płacone pensje i tak dalej. Także to są te dwie różnice. No i w Ameryce to mniej więcej rozdzielili to w miarę dobrze. W Kalifornii właśnie to podejście takie, żeby popatrzeć na te spektrum radiowe, tak jak na przepisy budowlane i je podzielić na różne części, no to właśnie jest taki problem, że w Kalifornii to jest makabra, bo tam brakuje, nie można budować po prostu, bo są tam, gdzie ludzie by chcieli budować, no to jest za dużo linii oporu. Nagroda Nobla w 2019 roku, no była dana też za tą ekonomię, naukę ekonomiczną, no ale była dana za walkę z biedą. No. To następna sprawa jest walka z biedą. Walka z biedą już od 60-70 lat w Afryce jest, tam miliardy poszły, na całym świecie jest nieustannie walka z biedą. No a co tam potrzeba z tą walką z biedą? No walką z biedą to nie potrzeba, po prostu ludziom trzeba dać miotłę, żeby pracowali. Nieustannie ta walka z biedą w Ameryce szczególnie, no to odbywa się to, że się daje pieniądze,
No i nie każe pracować. Nawet nie prosi się, żeby pracowali. Nie prosi się, żeby często jak republikanie, konserwatyści mówią, no dobra, płacimy tam jakieś pieniądze, ale to wymagałoby, żeby ktoś pracował tam 10, 20, 30 godzin. No to socjaliści wybiegają i krzyczą, że to jest poniżej godności, że to jest niewolnictwo, że to jest niemożliwe, żeby zmuszać ludzi do pracy. No, zmuszać podatnika, żeby płacił podatki, no to nie jest poniżej godności podatnika, ale kogoś, kto bierze pieniądze. Także ta walka z biedą i dostanie za to nagrody Nobla, no to jest debilizm. Tak? To jest debilizm zrozumiały dla każdego. Także 2019 nagroda Nobla za walkę z biedą to był kretynizm. No teraz ta nagroda Nobla za te akcje, no to też dosyć kontrowersyjne, no ale na pewno bije na głowę rozdanie tych 44 lat pracy Polaków od 1945 roku do Magdalenki, kiedy po prostu tam rozszabrowali to. No i tam zamiast Nagrody Nobla, no to powinny być ciężkie galery, to powinny być ciężkie jakieś kary więzienia i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli głosujesz, to za 21 dni los Ameryki się decyduje. Albo wygrają konserwatyści, albo socjaliści. Socjaliści jak zwykle będą walczyli z biedą i kradli od tych, którzy pracują. Także pamiętaj, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Konserwatyści, republikanie, czyli normalni ludzie. Wszyscy ci postępowi, socjaliści, komuniści, no oni są za skrobankami, oni są za spalaniem, oni są za obalaniem historii, oni są za zmienianiem historii, oni są za zlikwidowaniem rodziny, oni są za tym, żeby ludzie nie pracowali. No, także to są makabryczne rzeczy. Jeżeli jesteś demokratą czy demokratką, nie wiem, czy jeszcze można się przepisać. Po prostu nie idź na wybory, odłóż sobie w tym roku, pozwól konserwatystom wygrać, szczególnie jeżeli przyjechaliście do Ameryki z socjalizmu, no to teraz obejrzyjcie sobie telewizję i nie głosujcie. Jeżeli jesteście independent, czyli niezależni, to wtedy możecie głosować na lewicę i na prawicę, głosujcie na Trumpa, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na republikanów. Wiem, 4-4-7, ale to jest wina czerwonych świń w Sejmie, to jest wina tych, którzy podpisali. Popatrzcie się, kto zrobił całą tą ustawę. Trump to tylko podpisał. Popatrzcie się, kto zainicjował tą ustawę i wtedy dojdziecie do wniosku, o co chodzi. No, republikanów to nie mam co przekonywać. Normalni to są normalni. Zawsze będą głosowali. Tyle tylko, że głosujcie. Nie dajcie się oszukać, że Biden jest w tych opiniach badania w badaniach opinii społecznej jest przed Trumpem. To jest jedna wielka lipa, jedna wielka ściema. Tam zawsze jest 600 demokratów, 500 republikanów. No i na tej podstawie oni biorą badania z 1100 osób, no bo to są 3% błąd statystyczny. No i oni mówią, że większość badanych jest za Bidenem. Biden już nie wie, gdzie on żyje, on nie wie, na co startuje. Ostatnio powiedział, że startuje do Senatu. Zapomniał teraz ostatnio nazwiska jednego z polityków. No też Romney to taka czerwona świnia, która udaje konserwatystę. Też ślizgawy, oślizgła kreatura. No to Biden zapomniał jego nazwiska i powiedział, mówi, no ten polityk mormon. Także facet ma już demencję starczą, już w tej polityce było to dinozaurów, także nie ma co, z 2024 będą następne wybory.
i wtedy się będzie przypuszczalnie będzie gorzej. No ale teraz niech Trump wygra, niech Republikanie wygrają, niech wróci normalność, niech Republikanie zwyciężą w Izbie Reprezentantów, niech nie utracą Izby Senatorów i wtedy będzie powrót do normalności. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku. Nie głos.